Jeżeli ktoś choruje na depresję, depresję nawracającą albo ma długo obniżony nastrój, doświadcza przewlekłego lęku, to szansa na to, że zachoruje na jakąś chorobę somatyczną, czy układu krążenia, czy cukrzycę, czy właśnie chorobę nowotworową wzrasta. Więc depresja jest tak zwanym czynnikiem ryzyka. A w drugą stronę jest tak, że jeżeli ktoś już choruje na jakąś chorobę taką cielesną, somatyczną i do tego dołączy się depresja, no to ta choroba podstawowa, ta choroba somatyczna przebiega gorzej. Są częstsze powikłania, jest wyższe ryzyko także śmierci. W związku z tym z tych dwóch rzeczy dla mnie wynika bardzo jednoznacznie, że trzeba leczyć depresję w przebiegu chorób somatycznych i depresję i lęk, zanim te choroby wystąpią, żeby właśnie nie wystąpiły. Kiedy choroba nowotworowa, która jest niesłychanie poważnym stanem, spotyka depresję, to mamy już z obu stron, i z tej cielesnej, i z tej strony cierpienia tego psychicznego, takie już skrajne wartości, prawda, że ta osoba jest już obciążona bardzo, bardzo poważnie. I w związku z tym trzeba rozpoznawać i leczyć. To jest bardzo ważne, żeby poszukać tych objawów depresyjnych. Jak ktoś cierpi na chorobę somatyczną, mogą być pewne trudności, jeśli chodzi właśnie o rozpoznawanie. Te trudności wynikają z tego, że czasami objawy depresyjne trochę przypominają objawy tej choroby, tak? Zaburzenia snu, zmęczenie, brak apetytu. To jest taki wspólny obszar, ale trzeba poszukać. Trzeba zdecydowanie poszukać, a nie zwalać wszystko na to, że to z powodu właśnie tej choroby, na którą ktoś cierpi. Jeszcze dwie rzeczy chciałbym powiedzieć. Pierwsza jest taka, że to nie jest taka tylko po prostu prosta reakcja, że jak ktoś jest chory, no to będzie miał depresję. To są też właśnie mechanizmy takie biologiczne, które za tym stoją. Tutaj pan profesor Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, jest jednym z badaczy takiej światowej rangi właśnie tych związków pomiędzy stanem zapalnym a depresją i właśnie tymi chorobami. Więc to nie jest tak, że to jest oddzielnie, tak? Pojawia się stan zapalny i gdzieś na wierzchu, na poziomie objawów mogą pojawiać się choroby somatyczne, może pojawiać się depresja, ale korzenie mogą być właśnie wtedy wspólne. I ostatnia rzecz, trzeba leczyć, trzeba zdecydowanie leczyć, tak jak powiedziałem, nie zwalać na to, że nie ma się z czego cieszyć, bo człowiek jest chory, albo że osoba z depresją, z chorobą nowotworową, to nic dziwnego, że się źle czuje. Jak poleczymy, to zobaczymy tą różnicę, że nawet chorując somatycznie można jednak zachować aktywność. No i to, co najważniejsze, rokowanie będzie lepsze i ta choroba będą przebiegały w sposób łagodniejszy, i krótko mówiąc, dłużej będziemy żyli.